Panie pośle, parę miesięcy temu napisał pan na Twitterze: szkoda PiS. Coś się zmieniło? No, zmieniło się istotnie. Dzisiaj Jarosław Kaczyński dostał co najmniej 49% poparcia, ale to oznacza, że PiS wróciło na te tory, jeśli chodzi o pewne szanse rządzenia, szanse wyborcze, o które mi chodziło. Zmieniła się też retoryka i myślę, że to zostało nagrodzone i tak wysoką frekwencją, i też wysokim wynikiem samego Jarosława Kaczyńskiego. A nie obawia się pan, że teraz zwycięstwo Komorowskiego oznacza zwycięstwo Niesiołowskiego, Wajdy, Kuca, Palikota, że ten że dożynanie w atak teraz się rozpocznie już teraz na całego? Znaczy, jeśli zwycięstwo Komorowskiego ma oznaczać taką retorykę, jaką uprawia, czy to Janusz Palikot, czy Kazimierz Kuc, czy Stefan Niesiołowski momentami, to tylko szkoda Polski i szkoda polskiej demokracji, ale też moim zdaniem prezes się później zapłaci za to w wyborach parlamentarnych Platforma Obywatelska. Także jeśli tego typu retoryka ma być dalej uprawiana ze strony naszych konkurentów politycznych, to tylko gorzej dla nich. Nie było widać w kampanii posła Kurskiego, posła Ziobry. Poseł Ziobro odbył kilkadziesiąt spotkań z mieszkańcami na terenie Małopolski, Świętokrzyskiego, ale też kilku innych regionów, Podkarpacia. Jeśli chodzi o Jacka Kurskiego, to w ścisłym sztabie, wśród 27 najważniejszych osób, które w sztabie pracowały i proponowały różnego rodzaju rozwiązania, proponowały różnego rodzaju działania. Więc naprawdę nikt nie został pominięty i na tym cały sukces, moim zdaniem, tej kampanii polega. Wszyscy zostali wykorzystani w zgodzie ze swoimi kompetencjami, wiedzą, umiejętnościami, potencjałem. Ostatnie pytanie. Gdyby pan mógł zmienić jedną rzecz w kampanii? Chciałbym chyba większej aktywności medialnej Jarosława Kaczyńskiego, ale to z powodów obiektywnych nie było możliwe. Dziękuję bardzo.